Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy The Evil Within 2. Znajdujemy się w szpiku, tak? Rozdział czwarty za kurtyną. Odszukaj w szpiku wejście B2, by dostać się do ratusza. My znajdujemy się w tym miejscu. Tutaj mamy kryjówkę, punkt zapisu lustro ekspres do kawy. Odszukaj w szpiku wejście. Zobaczcie, jeszcze kawałeczek mamy do przejścia. A mapka cały czas jest zakryta, dlatego nie mam zielonego pojęcia, co spotka mnie w tym odcinku. Ale mam przynajmniej taką nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo nerwowy jak poprzedni. No chyba, że będziemy walczyć z bossem. Wszystko możliwe. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie teraz. Okej, zakładamy maskę przeciwgazową. Mamy tryb pierwszoosobowy. Możemy zbadać. O cholera, to jakiś labirynt. Nie lubię labiryntów w grach. Flammable. Damn. That means I can't rely on my firearms. No pięknie. Będziemy używać tylko noża. Za chwilę wyskoczy nieśmiertelna baba i będę miał problem. Ogólnie, co myślicie o trybie pierwszoosobowym? Można tak przejść całą gierkę. Ale wydaje mi się, że jeżeli widać postać od tyłu, to jest o wiele lepiej. No kurde! Spierdzielać ode mnie. Głupia jędza. O cholera, to jest jakieś... Co kurde? Dobra, walka wręcz. Chodź tu. No. Nie mogę wyciągnąć broni. Szlak jasny by to trafił. Czyli rozumiem, że muszę zeskoczyć w dół, tak? Dobra. Wchodzimy do jakiegoś tunelu, a tutaj nic nie ma. I nie mogę tam wejść, a baba mnie goni. O cholera jasna. Tu też nic nie ma. Ja pierdzielę. No. Nie chciałem włączyć mapki. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam się udać. To jest ślepy punkt. Chyba. A nie, jednak mogę iść tędy. Straciłem trochę energii. No ale cóż, mogłem się tego spodziewać, że będą tutaj jakieś stwory. Niby mam nóż, ale nawet nie mogę tym walczyć. A nie, jednak mogę. To dlaczego nie mogłem zadać jej wcześniej żadnego ciosu? Kurde. Tu też słychać jakieś potwory. Teraz już wiem, dlaczego leżą wszędzie te butelki, żebyśmy mogli odwracać ich uwagę. Electric lock. Damn. Well, gotta follow the trail. Musimy iść za tropem, tak? Czyli za tymi punkcikami, za kablem. Nie mogę zmienić broni na butelkę. Pewnie dlatego, że nie mam tego nigdzie przypisanego. O, fuck. To jest ta wiedźma. Ta wstrętna wiedźma, której ja tak strasznie nienawidzę. Ale pójdziemy sobie na... O kurde! Jak ja się wystraszyłem. O, figurka. Dawać mi tu klucz. Dawno takich kluczy nie znajdowałem. 4x32. A mamy rozdział czwarty. Z tego co wiem, jest chyba z 17 rozdziałów? Albo 19? W każdym bądź razie dużo. Do tego dochodzą misje poboczne, czyli zapowiada się naprawdę długi let's play. Okej, tędy nie przejdę. Tą wiedźmę chyba boli głowa. Bo cały czas się za nią trzyma. Jeszcze mnie nie widzi. To całe szczęście. Dzień dobry. Bezpiecznik. Na cholerę mi bezpiecznik, skoro nie mogę używać tutaj broni.
Dobra, ten zapala o 2. Ten zapala o 4. A ten zapala o 3. Ten zapala 5. Czyli teraz 3 i 2. 2. I 3. No, mam nadzieję, że to coś zadziałało, ale teraz muszę się wrócić do tamtych drzwi. I po raz kolejny będę musiał ominąć tą wiedźmę. A ona chyba tutaj idzie. Poczekamy, aż przyjdzie dalej. No idź stąd. No skubana będzie tak stała. Dobra, chyba się cofa. To jest nasza szansa, żeby udać się za nią niepostrzeżenie. Tylko żeby się teraz nie odwróciła. Stój tam tak, jak stoisz. Okej, okay. Schowam się za skrzynią. Poczekam, aż pójdzie w drugą stronę. Ale dziwnie zmutowana. Poszła tam, tak? A my, gdzie mieliśmy się udać? Chyba też tam. Nie wiem, czy to jest właśnie rozsądne, co ja robię. Cholera! Widzi mnie! No, otwieraj te drzwi do jasnej cholery! Thank God, that mask smelled terrible. W ostatniej chwili udało mi się tutaj wejść. Ona już biegła za mną. Ale dobra. Zdjęliśmy tą śmierdzącą maskę. Znajdujemy się na wyższym piętrze. O, komputer. E-mail. Rozwój i dane do wszyscy funkcjonariusze od funkcjonariusz Pilgrim. Rozwój i dane. Ble, 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 ble. Możecie sobie to na spokojnie przeczytać. Mózgowe chipy ochronią funkcjonariuszy Mobiusa przed sygnałem fazy drugiej, który dzięki bezprzewodowym transmiterom STEM dotrze do każdego zakątka planety. Akta 10x40. Coś tu leży. Apteczka. W sumie... nie mam zielonego pojęcia, czy jeszcze będę się tutaj cofał. Dlatego wybiorę sobie jedną apteczkę, żeby mieć zdrowie w pełni odbudowane i weźmy tą strzykawkę. Wybaczcie, jeżeli słychać jakiekolwiek wibracje w te, ale non-stop dostaję wiadomości na telefon. Mimo tego, że mam dźwięki wyłączone, no to wibry mogą być słyszalne. Ale gdzieś tam w sąsiednim powiecie jest wypadek samochodowy. Nie wiem, czy czołowe zderzenie, czy dachowanie i... no i chłopaki tam między sobą konwersują. A mnie szczerze powiedziawszy, w tym momencie to nie interesuje. Skupmy się na grze. Mam iść tu, czy iść na górę? Dobra, rozumiem, że my jesteśmy gwiazdeczką. W tym momencie się znajdujemy w tym miejscu. Punkt rezonansu, zalogowano. A, jesteśmy blisko. Czyli teoretycznie mógłbym się udać na górę. Watkins, what's going on? The collapse is happening faster than we predicted.
Akira too. Those things are trying to breach. You gotta help me. Where's Akira on this side? Get over here. I can't. The collapse caught the gas leak in the access tunnels, and I left my respirator on the APC. Can't you send a team through the tunnels with a respirator for me? Sorry. We can't risk the personnel just to help you. Fuck you guys then. Okej. Szczątkowe wspomnienia. 8/24. Straż pożarna jedzie przede mną. Poczekajcie. Okej, kontynuujmy. Nie wiem, czy słyszeliście te sygnały alarmowe, ale jest pożar sadzy ulicy dalej. Szczerze, nie interesuje mnie to. Aż dziwne, nie? Nie, pożar sadzy często się zdarza, tym bardziej w okresie zimowym. No cóż. Dobra. Chodźmy na górę. Przypiszę sobie butelkę na numer 4. Zdrowie na numer 5. Mam jeszcze dużą apteczkę. Halo? Czy coś tu się dzieje? Czy ktoś tu jest? O, mamy bełta. Gierka się zapisała. Bardzo mnie to cieszy. Wow. Część broni. A tutaj nic nie ma. Czyli jednak muszę iść do tego miejsca. No dobra. Ale przynajmniej zwiedziliśmy sobie górę. O, i to mi się podoba. Takie wejście z buta. Czyli jednak coś musimy zrobić tutaj. A, o to chodziło. Żeby przejść szybem wentylacyjnym. Ściurek. Co tam wyniuchałeś, człowieczku? A raczej zwierzaczku. Nic? Myślałem przez chwilę, że słychać jakieś kroki, ale to chyba jednak nasze. Ktoś lub coś puka. O, B02. Czyli miejsce, do którego musieliśmy się udać. O, exit. Here it is. My way back into Union. Moja droga z powrotem do Union. Ale weźmy sobie to, co tutaj leży. Czyli roślinka, amunicja. Czy da się otworzyć te szafki? Chyba nie. Exit B2. Coś po tej stronie? No pewnie, że tak. Część broni. No i to mi się podoba. Przytrzymaj i idź do ratusza Union.
Zapiszmy sobie stan gierki. Wiecie, niby są te autozapisy i tak dalej, ale... W ten sposób czuję się bezpieczniejszy. Jeżeli cokolwiek by się stało, to właśnie z takiego pudełka zawsze mogę wczytać stan gierki. Mogę wypić kawę, ale... Mój stan zdrowia jest w pełni odbudowany. Dlatego nie będę tego robił. Ogólnie w którym miejscu my się znajdujemy? Czyli jeszcze dalej. Tutaj mamy kolejny punkt zapisu. No dobra. Mamy... jeden kluczyk. Powiedzmy, że go wykorzystamy. Was that door there before? Za chwilę zobaczymy, co się za nimi kryje. Ale postarajmy się wytworzyć jakieś pociski. Naboje do pistoletów. Elektryczny bełt mam 0. Dobra. 3, 3, 3 i 6. Naboje do pistoletów. Ile tylko mogę wytworzyć? Z 5? A, mogę jeszcze więcej, ale dobra. Czy ulepszenie broni będę mógł tutaj wykonać? 440. Czas ładowania, dymny bełt, elektryczny bełt, wybuchowy bełt. Zasięg. Możemy zwiększyć zasięg. Ile jest wymagane? Części broni wysokiej jakości odblokowuje ulepszenia drugiego poziomu kuszy strażnika. Zasięgu i czasu ładowania. Dobra, wiecie co? Zwiększymy sobie na razie zasięg i... Może ulepszymy sobie bełt wybuchowy. W sumie to mogę każdy ulepszyć. Okej. Okay. Dobra. I zostawmy to w ten sposób. What the hell is this? It's a chance to test your skills. Step right up and try your luck, detective. This is insane. You'd be insane to pass this up. Steady your hand and put your shooting skills to work. No need to worry about ammunition in here. Aha, czyli coś w rodzaju strzelnicy. Pyk. I pyk. Normalnie czuję się jak... Johnny Wick? Ten film z tym? Z Keanu Reevesem? Pudło. Łe kurde, zabiłem babkę. No dobra, ale po co się tam pojawiała? Jaki grubos! Twój wynik 140. Practice makes perfect. Rezultat łatwy. Obecny wynik 840. Zdobyte nagrody. Części broni. O! Dobra. Ale ja bym chciał jeszcze wykorzystać kluczyk. Fajnie, fajnie, że możemy ćwiczyć swoje umiejętności. To mi się podoba. You just can't stay away from me, can you? Jak ty się pochylasz nade mną. Który dzisiaj jest? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
naboje do pistoletów. Nie mogę ich zabrać. Trudno. I tak więcej kluczyków nie mam. Ale zobaczmy, czy możemy coś poprawić. Wysportowanie 3 na 10, zdrowie 1 na 11. Witalność zwiększa łączny poziom zdrowia odzyskiwany podczas regeneracji w stanu bliskiej śmierci. Zwiększa maksymalną wartość wskaźnika zdrowia. Okej. Odzyskujesz więcej zdrowia, używając przedmiotów leczących. 1500. 4000. Skradanie się, walka by mi się przydała. Dodatkowo zmniejsza wahanie celownika przy strzelaniu z broni palnej. Ataki wręcz w tym... Nie, dobra, wiecie co? To jest lepsze. Mniejszy odrzut przy strzelaniu z broni palnej. Bardzo zmniejsza wahanie celownika przy strzelaniu z broni palnej. Ale dużo za to chcą. Zwiększa szybkość ruchu po przykucnięciu. Butelki znajdujące się w twoim ekwipunku będą wykorzystywane automatycznie do wyzwalania się z schwytów niektórych wrogów. O, to jest fajne. Pozwala wykonywać zabójstwa z ukrycia zza rogu bez opuszczania osłony. To też jest ciekawe. Twoje kroki robią jeszcze mniej hałasu, dzięki czemu wrogowie jeszcze mniej zaczynają szukać jego źródła. No i te opcje mi się tutaj naprawdę bardzo podobają. Użycie osłony przy ścianie E, zabójstwo z ukrycia. Dobra, to mi się podoba. I nic więcej już wykonać nie mogę. Dobra. I tak jestem zadowolony z postępów swojej gierki. Ale skupmy się na misji głównej, gdzie jest lustro. Gdzie jest Kiciu? A. Kiciu pokazuje mi slajdy. No. Świetnie. To mi się podoba. Gdzie jest miejsce, do którego my się mamy udać? Misji żadnych nie mamy. This must be City Hall. Gotta stop this guy and save Lily. A. Zapowiada się walka z bossem. Tak mi się wydaje. Siekiera, motyka, bimber, fajka, Marian, paździoch, to jest małpa. Siekiera, motyka, bimber, wół, Marian, paździoch, to jest... I tutaj pada niecenzuralne słowo. Jim. Czy ja będę z nim walczył w tym odcinku? Shit! What the fuck is that? Rozdział 5. Zasadzka. Wow, to wygląda jak obiektyw aparatu. Rozdział 5, moi drodzy. A to wszystko wygląda tak, jakbym za chwilę miał walczyć z jakimś dziwnym bossem. Just you wait, asshole. Zdjęcie Sebastiana Castellanosa. Facet, który porwał Lily, pewnie zrobił to zdjęcie przed tamtym magazynem. Czekam na ciebie, czyli się mnie spodziewa. Yeah.
What the fuck? O kurde. Shit. Mamy bossa, o cholera jasna. No nie, to jest ta baba, wow. Jeżeli kilka razy tutaj zginę, no to mi wybaczcie, ale muszę najpierw odkryć jej słabe punkty. Fuck! Przetnie mnie na pół, jeżeli mnie tylko dorwie. Ile razy muszę tak w nią napierdzielać? Cholera jasna. Stracę na nią wszystkie pociski. Ale tam mam jakieś skrzyneczki, nie? A, rozumiem. Muszę ją tutaj zwabić. No chodź tu. Płoń. O cholera. Może są gdzieś jeszcze jakieś plany? Muszę się dokładnie rozejrzeć. Może po drugiej stronie też będą plany? No wiecie, straciłem już dość sporo pocisków na nią. No i to jest niezadowalające. Ale tak jak powiedziałem, no, jest to pierwszy mój boss w tej grze. I chciałbym najpierw sprawdzić, jakie są jej słabe punkty. Tworzenie w terenie. Cholera, no. Nie mogę tego wytworzyć. Pozostaje mi shotgun. Ale jest kolejna plama, czyli... Chyba wiem. Musimy ją tutaj po prostu zwabić, strzelić do niej. O kurde. Ja pierdzielę! Fuck.
No dalej, niech się pojawi kolejna plama. Zginęła? Dzień dobry. Mam nadzieję, że tutaj nie wejdziesz. Ole, kurde, genialna jest. Jeszcze się z tego cieszy. O, fuck. Jak mam ją zabić? Do jasnej cholery. Dzień dobry. I ja oberwałem. Ale ona też. I zginęła. Pięknie. W ostatniej chwili. Wow. Aż mi się normalnie gorąco zrobiło. Naprawdę straciłem na nią sporo pocisków. 7300. Ale dobra, wiecie co? Jest tutaj dużo rzeczy, które ja zostawiłem. Dlatego ja sobie to wszystko pozbieram. Nie całkiem nieźle mi poszło. Czy są gdzieś jeszcze jakieś skrzyneczki? No na pewno są. Aj. Niby nie był taki trudny ten boss. Ale mimo wszystko straciłem naprawdę dość sporo amunicji. Kiedy ja na to wejdę, to prawdopodobnie zginę. Przydałyby mi się pociski do strzelby, jakieś bełty, części broni, bezpieczniki i tak dalej, i tak dalej. Fontanna. Jest kolejna skrzynia. Nie będę wytwarzał amunicji w terenie. Z tego względu, że tracę wtedy więcej zasobów. Lepiej poczekać i poszukać jakiegoś warsztatu. Tutaj miałem wybuchowy bełt. Pełny. Tu też coś mamy. Też pełny. A i tak przedostać się tam mogę tylko od drugiej strony. Naboje do karabinu snajperskiego? Ja nie mam takiej broni. Czyżby się zapowiadało, że za chwilę takową znajdziemy? No, moi drodzy, mamy tutaj elektryczny bełt. Ja już myślałem, że karabin snajperski. Strzykawka, cyk, cyk, cyk. Jeszcze zobaczę, czy od tej strony się da przejść. Proch strzelniczy. Kolejny proch strzelniczy. Dobra. Zostawmy to pudełko, bo i tak chyba po nie nie sięgnę. I chodźmy do ratusza. Miejsce wygląda jak ratusz z pierwszej części. Oj.
Who's there? It's okay. Harrison, right? I'm not one of them. Who are you? Don't worry. O'Neill sent me. I thought I was the only one left. I'm looking for the Core. Where is she? Is she here? Second floor. The stable field emitter. Emitter? Forget about that. I'm here to find the Core. You must turn on the emitter. It will stabilize the environment. Without it, Union will completely collapse. Then the Core won't matter. Turn it on. It will affect his power. His power? You mean... Take this. Use it to turn on the emitter. Komunikator Harrisona. Nim umarł, Miles Harrison wręczył ci ten komunikator. Za jego pomocą można uruchomić emitter pola stabilizującego. Another team member down. Wish I could have gotten more info. Don't worry, Lily. I'm still gonna find you. Okej, mamy zapis gierki. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Piona!